Siemka, siemka. Dzień dobry. Pan tata z tej strony, witam was serdecznie. W domu jestem. Powiem wam, muszę to teraz zrobić tutaj porządek. Bo żona już mnie goni. Patrzcie, ile ja mam tego tutaj. To są wszystko śmieci z lasu. Nie, tam parę butelek dołożyłem swoich jakichś tam, które mi się tam w domu miałem. Ale to tam są. Parę butelek. Ale większość jest wszystko z lasu. Are, spokój. Are, spokój. Are, chodź tu. Chodź tu, spokój. A teraz muszę przygotować sobie te worki, ale to nie mam tutaj worków. A tu mam jeszcze te koreczki z lasu. Te nie muszę tutaj wszystkie, ale poszczekał, bo siatka wychodziła. Tu daję, widzicie? Znowu do tego wiadereczka. Będę jak nazbieram całe, to znowu pojadę na serduszko oddać. Ale mam tu syf w tym samochodzie, ja cię kręcę. Dzisiaj zimno lało. Ja muszę dzisiaj porządek zrobić. Patrzcie, jak to jest tu. Nie, no, nie muszę tu porządek zrobić. Ale tu... No normalne to jest, no. Jak się zbiera śmieci, no niestety to, choćby człowiek nie wiem co zrobił, już mi się powoli zbiera, ale patrzcie ile mam puszek. Muszę to wszystko pognieść, bo nawet widzicie, bo no nie miałem czasu, no normalnie nie miałem czasu, ale dzisiaj mam trochę czasu, także pogniotę to. Tu jest akurat ta flaszka, tam mam też buteleczki przygotowane dla Artura. A, tu mam już puszki, proszę, cały worek, tam jakieś śmieci. Boże, Boże, muszę to ogarnąć i mój wózeczek biedny, co mi się z tego wywołał, ale to zrobię. Ale patrzcie, jaki jest, bo z tego mokre, jakby z lasu. Także teraz będę odkręcał te koreczki wszystkie, segregował. Tam już mam jeden worek, ale jeden worek to będzie mało. Ale tu jest drugi, dobra, ok, tam jeszcze mam, są te moje prywatne, tu mam prywatne, a tam mam takie, no też są, musiałem kupić, no wiadomo, od miasta, ale tam jest na odpady mokre i na popiół, a czyli na te inne bio takie, a tu wszystko segreguję do tego i do worów, jak mi tu nie wejdzie wszystko, to potem tu na wory, zresztą wiecie jak to wyglądało, worki daję, po boku, potem to wywożę, chyba że przyjadą, to wtedy im to dam. Zobaczymy, ale jest tego ogrom. Patrz, jest tego ogrom. Pamiętacie ten znak? Co leżał? No. Także wszystko tu jest. Wybieramy się do roboty. Muszę drugą rękawiczkę ubrać. A, tu jest rękawiczka, dobra. Co jeszcze chciałem? Jeszcze to zrobić, to. Tu poukładać. O masakra. No nie możemy mieć takiego śmieciowiska tu, no. Tak jak w lasach śmieci pełno. Ale wolę mieć te śmieci tu, niż żeby były w lasach. Także lepiej je zabierać tu do domu. W moim przypadku przynajmniej. Posegreguję fajnie, powyrzucam. Widzicie, bo nawet tak. Buteleczki będę dawał osobno. Widzicie szkło? Już wywiozłem całe szkło. Ostatnio. Pokazywałem wam zresztą. No i te wszystkie butelki. Te wszystkie szklane, te szkła. To wszystko będę teraz ogrywał. Wszystko będę na bok dawał. I to będę dawał do tego na przykład worka. O. Jak mi się nie zmieści, to wezmę do drugiego. Bo za dużo też nie może być. No i tak powolutku. Dobra, to robimy taką wstępną segregację, potem się połączymy. Tylko komórkę muszę zostawić. Położę ją przy samochodzie. Dobra, no to bierzemy się do roboty. Ares, łobuziaku. I tak, widzicie, już lepiej wygląda. Dwa wory plastików. Jeden i drugi. Pełne. Za dużo nie mogę, muszę związać u góry, żeby mi się nie roztegowały. Tu już flaszki. Tu mam dużo. No, to wszystko z lasu.
to tak samo i to syfy. I tu już mam połowę w koszu, także jeszcze popakuję sobie teraz tak, te flaszki, co mi tu zostały, te butelki, koreczki pozanosić, puszeczki. No i tyle. Dobra, no to dobra, odłożymy jeszcze komórę. Ja wiem, że nikt nie by chciał mieć na placu takiego syfu, ja też nie chcę mieć. No ale czasami po prostu nie mam czasu, żeby to posegregować, bo wysypię to z wózka, z tego co mam, z jakichś tych worków moich. No i to tak leży, dopóki nie będę miał czasu. Zazwyczaj robię to od razu, ale czasami jest tak, albo leję, albo nie mam czasu, muszę się szybko przebrać w prysznic i muszę gdzieś jechać, coś załatwić. I potem taka sterta śmieci tam jest, no ale to nie za ładnie wygląda, ale teraz już będzie zaraz ładnie. Zaraz, za chwilę wam pokażę, bo wam to szybko przeleci. Ale się zaś rozlało się, liście mam w samocie. Ja cię kręcę, muszę wam pokazać. Dobra, czyściutko jest. To muszę też wyjść, bo tego nie wejdą na złom. Bo to jest jakieś takie z tych to do psioka wywiozę. Mamy tu raz, dwa i cały worek butelek, oczywiście słoików i innych paści. Tu mamy już prawie cały. Zamykamy. Pada deszcz jak skurczybyk. Także jest tu czyściutko, fajnie. Żona będzie zadowolona. Trzy wory są. Dokoptujemy na pewno jeszcze coś. Tylko przestanie padać. Co ja tu chciałem? O, butle. Patrzcie, ile butli, to z piachu. To, żeby to oddać, to trzeba to wyczyścić wszystko. To jest cały z piachu, z ziemi, z takich tych. Także ja to wszystko potem do takiej szmaty biorę i wszystko czyszczę. I do sklepu 35 groszy za butelkę. W lesie leży sobie, czy tak gdzieś nad wodą. A co? Trzeba się trochę tylko schylić, nic więcej. Potem trzeba to troszkę umyć. Wsadzić do pojemnika, odwieźć. No i zawsze chcą przyjąć, no ale tam mam taką umowę. Także tu co jeszcze? Aha. Zobaczcie, już dno się zapełniło. Także jeszcze troszkę. Znowu będzie cały fur pojemnik. Znowu wysypiemy pławik. Pamiętacie? Nad wodą. To sobie. A teraz tak. Patrzcie, z tego co tu miałem, tego co tu leżało, wszystko zdeptane, cały wór, tak zdeptane są wszystkie, jest cały wór puszek, cały. Trzeba to związać, ale wiecie co, tu mam jeszcze jeden wór i tu mam jeszcze jeden taki mniejszy wór, taki worek, puszek, o, to wszystko z lasu, nad wody, w takich rzeczach. No i to tak powolutku się nazbiera, jak to mówią. Grosz do grosza, będzie kokosza. Dla mnie to jest, wiecie, dla mnie to jest śmieć. Przede wszystkim. Śmieć. Nawet jakbym tego nie sprzedał, na początku samym to ja to wszystko wyrzucałem. Teraz to wszystko oddaję, bo kupię za to karmę jakąś. I to są pieniążki, które przeznaczam na schronisko. I się nazbiera się tego, oddaję. Pojadę tam, ja na filmie poprzednim, wcześniejszym tam wam pokazywałem, jak byłem tam. Nazbierałem sobie po prostu z tych buszek, z tego wszystkiego, ile tam mogłem. Pokupowałem tego wszystkiego, ile miałem kasy oczywiście i zawiozłem tam na jednym filmiku, jest pokazane. Nie zawsze to filmuję, nie zawsze filmuję śmieci, to zbieram. Czasami mi się nie włączy, a czasami tylko spacerek mam i też coś tam. Mówię, dobra, tak na spokojnie, na spokojności. Buteleczki są, może nie ma za dużo, bo w tym roku to już mam, może, nie wiem, ale tak średnio 1000 butelek oddałem. Tak mi się wydaje. Chyba. Nie wiem, nie liczę tego. Puszek też w tym roku, no nie wiem, ile kilogramów, ale może było już ze 100. Nie no, stop, przesadziłem, z 50 kilo może, ale tak jakoś. Dobra, no to co, to będziemy się żegnać. Tu jest czyściutko posprzątane, posegregowane, także
Ja wiem, że wy, no ja mam trochę miejsca i tak dalej, przy domu wiecie jak to jest, no nie? No też przy domu nikt nie chce mieć takiego syfu i tych śmieci i tak dalej, wiadomo, nikt nie będzie się śmieci do nosu, na przykład z lasu czy tam do domu nosił, no bo to jest tylko u mnie. Jeszcze nie spotkałem po prostu nikogo, żeby tak robił. Chociaż na filmiku pokazujecie mi, że też tak bierzecie te śmieci i tam na pewno do domu segregujecie i tak dalej. Także super, serducho dla was. Ale ja to te biorę. No też leśniczy był tu odebrać butelki kiedyś, czy w tamtym roku, nie wiem, czy w tym roku. Też mu dałem ponad 300 butelek. To nie oddawałem, tylko po prostu, no tyle tego było, że po prostu, no już nie miałem sił, no mówię, no dobra, no niech se weźmie. Zadzwoniłem po niego, przyjechał z przyczepą i pójdziemy na ten eksperyment, zobaczyć te węże oczywiście, czy tam wzięli, czy nie, jak nie, to dzwonię do leśniczego przed zimą, żeby to zniknęło. No i tyle, no, co wam jeszcze pokazać, no nic wam już nie mogę pokazać, no. To trzymajcie się, taki króciutki film z segregacji, z tego wszystkiego, widzicie, trochę roboty posegregować, trochę tego, no śmieci, no najważniejsze, że nie ma śledzi nad rzeką, nad jeziorkiem, w lesie, są u mnie, jak są u mnie, to są bezpieczne, czyli posegregowane do odpowiednich pojemników i będą na pewno na przok wywiezione, albo takie jak te butelki będą sprzedane, takie jak te puszeczki będą do sklepu też, do skupu złomu oddane i będą pieniążki, będą zwierzątka zadowolone, tym bardziej, że teraz idzie zima i trzeba im pomagać naprawdę, bo ale on, uwierzcie mi, że oni tylko nie potrzebują tylko w schronisku, bo ja jestem na telefonie zawsze i zawsze dzwonię, co potrzebują, czasami miski potrzebują, jakieś kocyki, jakieś siano, jakieś to, tamto, sramto. No, dużo takich różnych innych potrzeb jest po prostu, no nie tylko jedzonko. Ja rozumiem, no jedzonko jest też potrzebne, tylko pamiętajcie, jak będziecie kupować jedzenie dla zwierząt w schronisku, to teraz jest zima i nie kupujcie im takich, no takich po taniości, no nie kupujcie im tych, takie wysokokaloryczne trzeba im z Doliny Nidy na przykład, jest bardzo dobre te pokarmy są, przykładowo tak mówię. Kupujcie im takie, żeby one się mogły, one muszą mieć energię, bo one nie chodzą po prostu, no nie, wiadomo, że wolontariusze tam chodzą z nimi na spacerki i tak dalej, ale w większości w tych kojcach są zamknięte i one muszą mieć energię i ciepło, a żeby mieć ciepło w sobie i energię, no to muszą dobry pokarm, wysokokaloryczny zjeść po prostu, żeby tego wszystkiego tam było dużo w tym jedzonku, żeby było wartościowe takie te jedzenie. A nie takie byle jakie za 2 zł po prostu puszeczkę się kupuje i bo w tym jedzonku, no to w lato można dać, tak, oczywiście, no nie, bo w lato zwierzątka więcej wody piją jak jedzą jedzonka, no zazwyczaj tak jest, ja wiem po moim psie, no nie, i zresztą u mnie w rodzinie to zawsze były psy, koty i wszystko, wszystkie zwierzęta, a w każdym razie, no ja tak mówię, no nie, one po prostu muszą mieć energię w sobie i żeby nie marzły. Dobra, no to tyle, bo się rozgadałem. Zawsze jak na jakiś temat wejdę. No, to serducho dla was. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.